Fundusze te pochodzą z 4 instrumentów finansowych województwa mazowieckiego: aktywizacji sołectw, wsparcia infrastruktury sportowej, dofinansowania pracowni informatycznych i językowych oraz wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa. Ja mogę ze swojej strony tylko serdecznie podziękować za aktywność samorządowców subregionu radomskiego, bo ta aktywność spowodowała to, że rzeczywiście te środki, które spłyną w ramach tych instrumentów wsparcia, są bardzo, bardzo imponujące i ponad 1 000 000 zł z budżetu dla powiatu grójeckiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz lipskiego. Wsparcie trafiło m.in. do Zwolenia. Te umowy, które podpisałem, pieniądze trafią na boisko treningowe dla naszego klubu sportowego Zwolenianka. W ramach tych pieniędzy zamierzamy wykonać nowe oświetlenie, piłkochwyty, nowe miejsca siedzące, boksy dla zawodników. Również podpisałem umowę na remont pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Zwoleniu i tutaj rzeczywiście ta pracownia zyska zupełnie nowy blask. Fundusze znalazły się również na remont świetlicy w budynku OSP w Zbroszy Dużej czy prace budowlane w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Skaryszewie.